W każdym odcinku programu Fear Factor nieustraszeni ostrzegaliśmy, że zadania, jakie zobaczyliście w tym programie, zostały przygotowane i nadzorowane przez profesjonalistów. Prosiliśmy Was, byście w żadnym wypadku nie próbowali wykonywać ich na własną rękę. Dziś pokażemy Wam, dlaczego było to dla nas takie ważne. Dołączycie do widzów ze 107 krajów, którzy znają już kulisy programu Fear Factor nieustraszeni. Oto bohaterowie pierwszej polskiej edycji programu. Z 10 tysięcy osób, które zgłosiło się do programu, to oni pozostali z nami najdłużej. Dzięki swojej odwadze mieli szansę jako pierwsi w Polsce wziąć udział w realizacji programu w Argentynie. Słuchajcie, zostało 7 minut. Wszyscy na czarno, punktu wyjścia do programu. Widzieli i wiedzą o programie najwięcej ze wszystkich uczestników. Już za chwilę Wy poznacie ich lepiej. Znałem format tego programu, ja go w domu za bardzo może nawet nie oglądałem, ponieważ nie miałem dużo czasu, ale tak naprawdę to przekonało mnie do oglądania tego programu dzieci, które również stwierdziły, że tato, ty masz taką propozycję, no fajnie by było, żebyś prowadził, tylko żebyś tam się za bardzo nie wygłupił. Witam, nazywam się Roman Polko i tym razem nie poprowadzę dla Państwa selekcji do gromu, tylko poprowadzę dla Państwa program Nieustraszeni. Takie zwątpienie największe pojawiło się, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że przecież tego typu programy prowadzą profesjonalni prezenterzy, którzy czynią to od lat, a ja właściwie troszeczkę zaszufladkowany i tak naprawdę jeszcze z pewnymi wojskowymi naleciałościami miałem nagle zetknąć się ze światem zupełnie innym. Jak jest kamera, to patrzysz się na kamerę. To tylko cię szkło interesuje. To jest twarz. Mhm. To jest twoja twarz. Tak. Czasami za tą kamerą będzie szedł operator dźwiękowiec, reżyser, producent, wiesz. Będzie szło 20 osób. Albo będzie stało 40 osób za tą kamerą. Tylko tu. Tutaj miałem do czynienia z profesjonalistami. Już pierwsze spotkanie z Piotrem, z Rafałem było takie, że rzeczywiście nie potraktowali mnie ulgowo. Ręce jak wkładamy w telewizji, to zawsze je włóż tak. W ten sposób. Tak, nigdy tak, bo tak to nie wygląda dobrze. A najlepiej jedną rękę, drugą zawsze, druga zawsze żyje. No dawaj. Tylko, że nie ma mikroportu. Na efekcie dzisiaj lecimy. Zaraz, tylko co powiedzieć o tym programie? Od początku zwracali mi uwagę na moje niewłaściwe zachowania, co jeszcze bardziej właściwie przyczyniło się do tego, że byłem przekonany, że rzeczywiście dobrze zrobiłem, bo być może pewne błędy w rozmowie z dziennikarzami, czy jeśli chodzi o zachowanie publiczne, uda mi się je wyeliminować. Trochę mniej poważnie? Więcej luzu? No, można, tak, spróbuję. Pan widzę, ma duże poczucie humoru, tam na górze rozmawialiśmy. No zgadza się. Można troszeczkę wina prosić jeszcze? Nie, ja dziękuję. Dla mnie. Obojętnie jakby nie oceniać ten program, to z pewnością przeszedłem kurs zachowań medialnych czy obcowania, który nie zastąpiłby żadnych nawet powiedzmy rocznych czy innych studiów teoretycznych. Witam w programie Nieustraszeni. Nieustraszeni muszą wypić kawę, ale żeby wypić kawę muszą pokonać specjalny tor przeszkód z kamerą. Pokonać najpierw ten murek, który, jak pokazuje życie, jest niemal nie do pokonania. To jest ogromna wysokość, tylko się wydaje, że to jest proste. Proszę. Obczep się! Nie jestem stara i dobrze się czuję i proszę mnie tutaj nie obrażać. Nie chcę Klaudzie, bo pomyślę, że pan przyszedł. Jesz? No, jest.
nie mogę. Jezu! Nie, ja tego nie zjadam na pewno. Dobra, i tego zjadam, drugiego też zjadam. Pać! Nie ma wody! Chcesz zobaczyć, co jadłaś? Nie chcę, bo się zeżyło. Kto zobaczył? Jak ci smakuje? Normalnie. Normalnie, dobrze. To już to wszystko, czy nie, wystarczy. Widzę, że ci smakuje, nie masz z tym problemu. Możesz ściągnąć już nos, oczu nie ściągaj. Jestem też agresywny, po prostu. Ja, no, jak na przykład się, ja rozwaliłem już chyba kilka szyb u siebie w domu, w drzwiach czy czymkolwiek. Rozwaliłem całą futrynę, nie futrynę, tylko tą szybę w drzwiach, nie? I tak. Się wkurzyłem, bo to kasa, nie? Zawsze jestem. To potem zawsze ścianę waliłem, nie? Ale stary, ja pierwszy raz w ogóle w życiu mam węża, w ręku, no. To jak mnie to zabije, przysięgłem, zmiażdżę mu głowę. No. No co? Co mam powiedzieć wam? Castingi składały się z kilku etapów sprawdzających m.in. poziom determinacji potencjalnych uczestników do wzięcia udziału w programie, ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego, ich lęki oraz chęć ich przezwyciężenia. Ważne było to, czy kandydaci posiadają umiejętność znalezienia się w ekstremalnych warunkach z nieznajomymi ludźmi. Pierwszy odcinek programu, który był tak naprawdę ostatnim etapem castingu, rozpoczęliśmy od próby na poligonie. Pierwsze dwa kłady są na linii startu i pierwsze te dwa kłady przerzucają dwie kamery na tych połowach, tak? Dla nas to także była próba. Test sprawności i umiejętności współdziałania 300-osobowej ekipy przeprowadziliśmy równolegle z próbami konkurencji dla uczestników. Musieliśmy wiedzieć wszystko, zanim do walki wyruszą zawodnicy. Dlatego niejednokrotnie poziom trudności konkurencji czy też czas jej trwania sprawdzaliśmy, wykonując zadania przed uczestnikami. Za chwilę tę samą trasę pokona 70 kandydatów do programu. Teraz mamy już pewność, że w tym zadaniu odpadną najsłabsi. Ten sygnał oznacza start. Po przebyciu trasy biegu w programie miało zostać 18 kobiet i tylu samo mężczyzn. Wiedzieliśmy, że na pewno będzie to 36 najszybszych osób. O to, że pierwsze linie mety przekroczą i jednocześnie do programu zakwalifikują się ciekawe osoby, zadbaliśmy jeszcze na etapie wstępnego castingu. Teraz wystarczyło tylko uważnie obserwować bramki na mecie. Przez bramkę wbiegałem, rób bramkę, bo ja nie mam bramki. Nie wszyscy dobiegli do mety z takim samym zapasem sił. Szybko jednak przekonali się, że w tym programie nie ma co liczyć ani na taryfę ulgową, ani na współczucie innych zawodników. Gra się rozpoczęła. Idziemy do następnego punktu. No co? O kurde, ty masz tam obraz całe. Całe plecy. No i tutaj ramię, jedno, drugie. Lubię wprowadzać różne rzeczy w siebie. Wprowadzanie różnych dziwnych rzeczy Wojtek rozpoczął tak jak wszyscy kandydaci na nieustraszonych podczas próby na poligonie. My nazywaliśmy tę konkurencję koktajlem. Choć tak naprawdę żaden ze składników nie należał do klasycznych elementów koktajlowych.
Świńskich wnętrzności zmiksowanych ze świńską krwią z pewnością do takich składników zaliczać nie należy. Zastanawiam się teraz nad różnymi kolczykami. O, mój współlokator łysy, wspaniały człowiek notabene, naprawdę. Co prawda zanadto lubi tatuaże. I żelazko. Myślę, że... I żelazko. Żelazko, nie żelazko. Co ty na to? Co myślisz? Białe robaczki na ryby. Mam to zjeść. Chciałbyś? No, po to chyba zostały mi przyniesione. No jak myślisz, po co ja się przyniosłem? No to z jedzenia. Co, zasuwasz? Ile on tego zjeść? Kawałek, jedną garstkę. Tyle? Tak. No jak, lepsze niż tamte pierwsze? Te są bez smaku. Ja nie widzę tu rzeczy, której się tak boisz w 100%. W 100% się boję Boga. No, nie jestem w stanie tu przyprowadzić Boga. Jeszcze nie mam takiej władzy. Ale poczekaj jeszcze chwilę. Tam jakiegoś spota, żeby z daleka bez źródła światła w kadrze dać po prostu po tym logo z tyłu, co będzie zawieszone nad basenem? Ciążyć logo trzeba jakimś ołowiem. Można go bliżej? Oczywiście, że tak, tylko wiesz, no muszę po prostu też sobie poćwiczyć mowę. Pierwszy moment jest najgorszy, w którym schodzisz w dół, no, i wokół ciebie bąbelki powietrza się wytwarzają. Masz taki moment chaosu, nie? I w tym momencie dużo osób może kluczyk zgubić, może im wypaść, bo chcą od razu szukać. Tak jak w każdym zadaniu, zanim do próby przystępują uczestnicy, sprawdzamy jego każdy szczegół. Tym razem zrobiła to nasza koleżanka, która na co dzień w firmie Endemol na Owirzyn zajmuje się kontrolą budżetu. Po pracy jest instruktorem nurkowania, więc jej wskazówek dotyczących zachowania pod wodą słuchaliśmy z zapartym tchem. Wypłynąć z tymi ciężarkami, słuchajcie, jest tragicznie ciężko. Znaczy wypływasz na górę... Nie, wypływasz na samą górę i... Ktoś cię musi po prostu tak trzymać w tym momencie. Jest najlepiej, bo od razu wiesz, zapakować. A nie przyjmować, żeby to jeszcze ściągnąć siebie. Miałam nadmiar powietrza. Kogo ja dotykam? Mnie! A kto to jest? Nie powiem. Dobra, ale czuję cię, Olga. Olga, po zapachu generalnie. Bo jak samo zło odejdź. Nie boimy się. Jesteśmy nieustraszeni. Normalnie, nieustraszeni jesteśmy. Ja tak się zastanawiałem, gdzie wy możecie być. Zginęliście bez wieści. Całe szczęście, że czasem przyjdzie jakiś żwirek albo inny muchomorek i skręci kamerą coś, bo tak to nawet by się z wami nie pożegnał. No. Myślę, że ty będziesz miał jeszcze najlepsze ujęcia tutaj w tym wszystkim. Bo ty wchodzisz w kamerę tam, gdzie nikt inny nie wchodzi. Do toalety, kurczę, do samochodu gdzieś tam. Jasne. Na razie mi nic, żaden układ nie przychodzi do głowy. Spróbuję zaimprowizować. Prosimy bardzo. Dobra. Nie, jeszcze raz. Bo tak bez muzyki strasznie ciężko. To ja ci zaśpiewam. Co ci zaśpiewać? Stachurskiego? Nie, wystarczy tak. Bardzo dziękuję. No, brawo. Dla mnie w zeszłym roku zdobyłam 3 tytuły. Miss Bałtyku i Miss Miedwie i Miss Ognia i Wody. Masz chłopaka? Nie mam chłopaka. Czemu? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Pewnie dlatego, że jesteś brzydka. Nie wiem. Chyba od piękności nie zależy to, czy trzeba mieć chłopaka, czy nie.
na temat wpływu urody na możliwość posiadania chłopaka, Wojtek Boretti miał swoją zupełnie autorską teorię. Nie podoba mi się moja twarz tutaj. Co byś chciałabym zmieniła? Mieć takie wyszczuplone policzki, to dodaje takiej kobiecie wtedy kobiecości. Tutaj chciałabym tak pociągnąć. Takie dołki mieć, tak? Jak ludzie tak. Głodujący mają, tak? Tak, no głodujący. No niestety, żeby mieć, trzeba głodować. A dlaczego ty do tego programu się zgłaszasz, Fear Factor? W ogóle chciałam sprawdzić siebie, zobaczyć w ogóle, do czego jestem zdolna, do czego nie jestem, czego się boję, czego nie. Lilianna była zdolna do wielu rzeczy. W wielu konkurencjach nie dała żadnych szans swoim rywalom. Z gry wyeliminował ją prawdziwy pech w zadaniu z chorągiewkami. I też to jest jakaś szansa na zaistnienie, na pokazanie się, powiedzenie, że mieszkam tutaj, jestem tutaj. Teraz to raczej traktuję jako taką zabawę, jakąś rozrywkę. W ogóle coś innego, coś zupełnie nowego w moim życiu, czego jeszcze nigdy nie przeżyłam i nie robiłam. Szkoda, ale po prostu tyle, ile to przeżyłam, to nie wiem, za całe moje życie nie przeżyłam. Ciężko. Kogo nie zabij? Nie, no gdzie? Piękne. Uwielbiam zwierzątka. Kwestia jedzenia różnych dziwnych rzeczy jest kwestią kulturową i to, co nas szokuje, dla innych nacji jest zupełnie naturalne. Francuz na przykład chętnie zje ślimaka, ale w życiu nie spróbuje kiszonego ogórka czy kapusty. Całą sytuację setek i otwarcia gra Rafał tam pod lasem. Tutaj cię interesuje wejście do stodoły, reakcja na to wszystko, krótki spis Romka. Siadamy do stołu i rzucamy kości. W tym zadaniu nie chodziło jednak o zjedzenie ślimaka czy też kiszonego ogórka. Chodziło o owcze oczy. Dobra, to robimy tak. To jest te misy są czymś przykryte, rozumiem, Maria. Zobaczymy, co tutaj mamy ukryte. My sobie jedzonkę tu posiłkujemy. No dobra, nie wiem, co to pociągnie. Ma jaką rolę. Umyte czy co? Potrzebujesz pocieszenia? Nie. Teraz ja już potrzebuję, nie wiem, wódki. Po śmierci. Można powąchać? Proszę bardzo. Nie, tak nie. No dobra, gryziemy. No. Nie doceniałeś sam siebie. Czego się boisz? Nie mam czegoś takiego, czego się boję, no naprawdę. Śmierć widziałem. Gdzie? No pracuję w zakładzie pogrzebowym. Pierwsza moja styczność była w wieku 16 lat. No jak mówiłem, po podstawówce poszedłem do zawodówki, uczyłem się jako stolarz po prostu, bo... No bo tak akurat wyszło. I tam uczyłem się w zakładzie stolarskim, który był wyrób trumien, okien oczywiście, drzwi i tak dalej, ale przy tym był zakład pogrzebowy.
No i że byłem, powiedzmy, jakoś tam wysoki, do takiego stopnia, że tam pasowałem do tych innych, tych trzech pozostałych, którzy noszą trumny, no to zaproponowano mi, że mogę sobie, powiedzmy, jako mały brzdąc, dorobić parę groszy tam do takiej tam uczniowskiej pensji. No i oczywiście się zgodziłem. No i od tego zaczęła się cała historia moja. Potem zaczęły się ubierania zwłok, potem przygotowanie do pogrzebu, mycie i tak dalej. Także jestem z tym naprawdę na co dzień. Czuję, mam dobry węch, wszystko czuję. Tak? Czuć jakiś zapach. A ty pracowałeś wcześniej w takiej instytucji, że raczej śmierdziało wszystko? No, w zakładzie pogrzebowym, cały czas tam jeszcze pracuję. Wiesz co, pierwszy raz trzymam. Ale powiem ci szczerze, że... O, proszę być? Przebywanie z martwą osobą w pomieszczeniu jest fajniejsze czy gorsze od przebywania z mężem? No wąż jest przyjemniejszy w dotyku, nie? Tak? No, zdecydowanie. Kiedyś zamknęli mnie w tym, w kostnicy z koledzy na 15 minut, zgasili mi światło w szpitalnej kostnicy. Tam było zwłok gdzieś z 15, może 20. No usiadłem się, poczekałem sobie, aż im się znudzi, po prostu otworzyli i to wszystko było. Po prostu nie można panikować w danym momencie, trzeba być spokojną osobą, opanowaną, wtedy wszystko będzie w porządku. Choć skrzętnie skrywane, często podczas realizacji programu obserwowaliśmy łzy uczestników. Tylko niektóre z nich warte były pokazania. Grudziądz jest małym miastem, w którym naprawdę ciężko się jest wybić, a studiuję, powiedzmy, zaocznie, czyli są potrzebne im pieniążki na to, żeby opłacić czesne i tak dalej. Moja sytuacja finansowa, powiedzmy, jest no, nie za bardzo taka wygórowana, dlatego muszę starać się, powiedzmy, w jakiś sam sposób zarobić na to wszystko, nie? Jeżeli wygram, to już zadeklarowałem, że część pieniążków przeznaczę dla Ani. 10 tysięcy to będzie. 10 tysięcy dla Ani? Tak, za to, że życzyła mi szczęścia, chciałbym jej, powiedzmy, za to podziękować w taki sposób. Czego się boisz? Czego się boję? Nie wiem, no kurde, niczego się nie boję. Program Fear Factor Nieustraszeni w Polsce tylko pojawił się jako ready-made zrobiony przez naszych amerykańskich kolegów z firmy Endomo. To, co robimy teraz tutaj z polskimi uczestnikami, jest pierwszym tego typu wydarzeniem na polskim rynku telewizyjnym. Jest to jedno z największych przedsięwzięć, z jakimi zdarzyło nam się spotkać, ale jak widać wszystko w re. Praca jest w ruchu i na pewno damy radę. Szklane schody to jedna z najtrudniejszych konkurencji w polskiej części programu. Przygotowania do tego zadania i sama realizacja odbywały się na wysokości 35 metrów, tuż pod kopułą starej warszawskiej gazowni. Teraz będę wkładał kamerę specjalną, tu w kąt, w kask, będzie subiekt, taka miniaturowa, będzie tu elegancko umocowana, po czym zabezpieczona dodatkowo jeszcze, żeby się gościu nie pokancerował i co ważniejsze, żeby kamerę nie zdemolował. I będziemy widzieli dokładnie to, co widzi zawodnik przez ten kask, no pod warunkiem, że zdejmiemy te wszystkie durne napisy. Prawdę mówię. Wychodzi najlepiej? Mi gadanie. Gadanie? Dlaczego gadanie? Zawsze byłam gadułą i to czasami sprawia, że sprzyjam sobie po prostu towarzystwo tym. I nie dlatego płaczę, debilu. Mam po prostu lepszy kontakt z ludźmi. U mnie dziewczyny po prostu jak zaczynam gadać, to Boże, Anka, jak ty możesz mieć siłę do takiego przybicia w tym swoim gadaniu? Aniu, ty liczysz na to, że grupa będzie do ciebie czuła jakąkolwiek sympatię, jeśli ty... Nie zależy mi na ich sympatii. Dzięki temu zyskuję po prostu nowe sympatie, nowych znajomych. Życzę wam wszystkim, żebyście sobie nogi połamali. Jesteś mistrzynią denerwowania ludzi? Potrafię. Co, nie odzywa się w ten sposób, mówię ci, bo naprawdę się to źle skończy dla ciebie. Co, uderzysz mnie? Dlaczego chcesz być w tym programie? Chcę się sprawdzić.
tak fajnie by było może tutaj gdzieś pojechać, tutaj sobie skoczyć, tam robaczka jakiegoś sobie wmucić, którego jeszcze nie jadłam. Od dłuższego czasu starałam się właśnie zaistnieć w tym fachu, tylko że z drugiej strony, jako make-upistka, ale jeżeli będę miała możliwość pokazania się z tej ekranowej strony, nie będę miała nic przeciwko temu. Mający 20-letni staż za kierownicą takiego autobusu kierowca dokładnie wyznaczył trasę tego zadania. Tak, by utrzymanie się na dachu autobusu było prawie niemożliwe. To jest tak. Tu jak wejdę, to tak. No właśnie, czy wejdę, tak, to muszę z lewej w ósemkę, a z prawej wyjść. Tak. To tak, jak tam wszedł, tak. I muszę w lewo, tak. I tam wyjeżdżę. Tutaj wychodzę z tamtej prostej, skręcę tam w lewo. Lewo, prawo. Lewo, tak. I tam, i tu wyjeżdżę. Tak. Ja jestem po lewej stronie. Jak uważasz, kto z tej grupy biura? Bo wiesz, znasz tą grupę. Tak, tak. Będzie to robiła. Znaczy, są różne grupy. Świniejady jeszcze przed nami. Nie, ale Adam sobie też. Ale ta grupa tutaj, to jest bardzo mocna grupa, której się można rzeczywiście bać przed nim do tej pierwszej próby. Bo oni te pręże chcieli zerwać. Karaluchy też. I tym razem przeprowadziliśmy szereg testów. Jednak najtrudniejsze okazało się nagranie zapowiedzi prowadzącego, którego realizację zaplanowaliśmy na dachu autobusu. Kierowca nie dał nam żadnych formy. Gdy udało się wreszcie zapanować nad równowagą ciała, przyszedł czas na pierwsze próby ujarzmienia języka. Czasami jednak nie było to wcale łatwe. W pierwszej próbie sarkofagus... Pierwszą próbę sarkofag złożyli z wami, wszyscy przeszli pomyślnie. Wykazali się stalowymi nerwami. Teraz będą musieli wykazać się... Pierwszą próbę sarkofag z obrzydlistwami wszyscy przeszli pomyślnie. Wykazali się stalowymi nerwami. Teraz będą musieli wykazać się siłą i zwinnością. Przeżyłem! Zadanie polegało na zerwaniu wszystkich lub jak największej ilości chorągiewek z dachu autobusu. Start zawodnika następował, gdy autobus osiągał prędkość 40 km na godzinę. Zawodnicy mieli tylko jedną próbę, a kierowca z precyzją automatu odtwarzał za każdym razem wytyczoną trasę. Podczas realizacji wszystkich zadań bardzo dbaliśmy o to, by każdy zawodnik miał takie same warunki. Machasz? Później? Teraz. Później. Później to... No później się będę przygotowywał jeszcze. Do czego? No proszę powiedzieć, że mogę sobie potruchtać. No tak, no to teraz. Ale to jest warunek do przejścia dalej. Warunek do przejścia tak, dalej? Tak, tak jak powiedziałem. No nie będę z tobą dalej rozmawiał, dopóki jak gdyby nie pokażesz mi, że jest w tobie jakaś determinacja. Nie truchtałem, więc róbmy 5 jeszcze. W konkurencjach zostawiałem sobie zawsze jakiś margines bezpieczeństwa. Nie szarżowałem, żeby nie doznać jakiejś kontuzji. No, to było bez rozgrzewki. Nie negocjuj. Właśnie mężczyzną.
skoro Wojtek wziął jedną, to dwie wystarczy, nie będę szalał za bardzo. Jeszcze 7. Możesz odpocząć chwilę, jak chcesz. Jak się trzymasz? Bez dużego śniadania. No, jak na trzcze, to jest nieźle. To co, kończymy? Co, nie, idziemy dalej, rozmawiamy jeszcze, nie? Okej. Okay. Ile jeszcze miało być? 7. Nigdy nie dawałeś się wskazówek innym uczestnikom? Marcinowi dasz teraz jakieś wskazówki? Nie, już na górze będąc przyrzekłem sobie, że skoro nie dawałem od początku, na końcu też nie będę dawał. Marcin zrobi to tak, jak będzie potrafił. Poza tym... po prostu rusz, skocz i zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście, zrobię tak. Lubię jasne sytuacje. Jestem osobą dość szczerą. Natomiast jeżeli chodzi o... nie miałem wyższych celów, może tak, różne sytuacje w życiu są. Ale czasami trzeba być chamem. Przystosowanie śmigłowca do realizacji zadania było jednocześnie związane z zainstalowaniem kilkunastu kamer. Chcieliśmy mieć pewność, że moment, w którym zawodnik spada do wody, będzie zarejestrowany z kilku miejsc jednocześnie. Dlatego też kamery mieliśmy jeszcze na brzegu i wpływających po zalewie motorówkach. Co mi najpierw wychodzi? Adorowanie? Nie wiem. Zaczepianie? Kokietowanie? Lubię się czasami powygłupiać, albo lubię sprowadzić kogoś na ziemię na przykład. Jakiegoś mężczyznę, któremu się wydaje, że jest świetny, fajny. Jestem macze i wszyscy mnie wybaczą. Tak, i pokazać mu, że nawet macze nie jesteś. I nigdy nie byłeś. Mariusz, nie wiem, nie ma wnętrza dla mnie, no. Nie jest mężczyzną tak naprawdę. Tylko wygląda z zewnątrz ciekawie. Marcin ma zdecydowanie ciekawsze wnętrze, a to jest bardzo istotne. Ty się wszystkiego boisz? Boję się, tak. Wysokości też się boisz? Nie. Nie. Dlaczego się boję? No jedynka, no to znaczy, że... Nie, dobrze, pytam się. Wysokości nie boję, takich ekstremalnych rzeczy nie. Wody się nie boisz? Wody też nie, pływam jak ryba. Co byś miała zrobić, jak miałaś zjeść na przykład. No to bym oko zjadła owcy, pewnie. No. Oko owcy. O nie, no w ogóle miałabym jeszcze je pogryźć. Wiem, pamiętam, to było w tym serialu, czy nie? Nie, tak było. Musieli pogryźć? Tak. Jądro bawoła było. To było straszne, to napisałam to. Nie, w ogóle nie mów mi o tym. Jądro bawoła nie smakuje? Najlepsza była ta kobieta, która powiedziała, że jakby sobie wyobraziła, jak miałaby zjeść jądra, to właśnie tak by smakowały. Straszne. A on jest taki twardy, ten robak, czy miękki? No to dotknę go najpierw może. Boże, bo nie jest taki... O Jezu, taki obślizgły. Dobra, wezmę jednego, przecież nie będę... O, fuj. Nie, naprawdę, to jest ponad moje siły, te robaki. To zadanie zostało zrealizowane w Argentynie. Truskawki były bardzo słodkie, a zawodnicy walczyli ze sobą o jak najkrótszy czas. Muchy nie miały dla nich żadnego znaczenia. Choć na castingu deklarowali obrzydzenie do wszelkiego rodzaju robactwa. No, już pająki, nie pająki, tylko nie wezmę go w ogóle, nie będę na niego patrzeć nawet. Just me to take off the rings and I'm pink again. Oh.
Yes, of course. Give it to me, give it to me. No. Na planie dbano o to, by zabrać uczestnikom biżuterii i zegarki w trosce o ich własne bezpieczeństwo. Jeszcze I'm so sorry again. Założysz to. Zdejmuj i zakładam. Czysty jestem. Ja można do kamery założyć. Buenos jest prawdziwa fabryka strachu. Rano swoją wersję zadania nagrywają Rosjanie, a wieczorem Polacy. Na taki plan dnia pozwala dokładny podział obowiązków. Camera 2 jest 4, 5, 6. Camera 3 jest 1, 2, 3. To jest ostatni. Ok. 3, 2, 1, akcja! Bardzo wolno, proszę. Mój lento, por favor. Bardzo wolno, proszę. A tak wyglądał w odcinku ten fragment rejestracji programu. Marcin, Artur, Ania, Wojtek, Lija, Ania. Lo blindamos? Zadanie z tłuczonym szkłem miało w programie odegrać nieco inną rolę niż wyeliminowanie kolejnego uczestnika. Zakładaliśmy, że wszyscy podejdą i pokonają tę próbę. Mieli się tylko przełamać i otworzyć. Stało się dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy. Bardzo ciężko, dojdziemy. Na lewo, na prawo, na środku, Marcin, pokaż mi jeszcze tę nogę, dobrze? Tak, ci zrób jeszcze nie, usiądź normalnie. Jest Anselmo, your assistant director. Przepraszam, nie mówię po polsku. Będzie skakał. Najpierw przyssawki i liny zabezpieczające sprawdził kaskader. Później sam prowadzący przyssał się do szyby na balkonie i w tym momencie było już jasne, że były gromowiec nie przepuści takiej okazji. Zanim się spostrzegliśmy, już był na zewnątrz budynku. Super było. Jedna ta do stania odpadła tam w dół, widocznie słabo się trzymała. No ale da się przejść. No ale trzeba spokojnie iść, przejść można. Bez problemu. Podoba mi się, będę ćwiczył sam w domu. Necesito silencio acá, gracias. W tym zadaniu chcieliśmy, by odpadła jedna osoba. Choć nie mogli wiedzieć, jakie mamy plany, wydaje się, że i kamery, i zawodnicy potraktowali nas zbyt dosłownie. Chodziło nam o odpadnięcie z programu, a nie o odpadnięcie od szklanej szyby. No i co? Znowu spadłam, szkoda. Ale było fajnie zimno. Jak zwykle moje rączki zawiodły. Kurde, no musiałam spać znowu. Fuck. Ajdź. Zadanie mające wyłonić dwójkę finalistów zostało tak zaplanowane, by Ania miała takie same szanse na zwycięstwo, co Marcin i Artur. Moczone w miodzie truskawki i setki tysięcy much,
to główne rekwizyty tego planu zdjęciowego. Zwycięzcą jest Artur. Artur, gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. I proszę, przyjmij ode mnie ten czek na 50 tysięcy polskich złotych dla zwycięzcy. Artur, myślę, że w tej chwili masz tylko jedno marzenie. To wiesz jakie. Chodź ze mną, za chwilę przedzwonisz do swojej żony. Mam ze sobą telefon komórkowy. Pobrzej o głównej wygranej. I poszliśmy sobie w p***u niezgodnie z planem. Niezgodnie z planem. Prawdziwy nieustraszony. Proszę Państwa, zostawiam Cię tu. Można robić zdjęcia. A już teraz idą. Pozostała szóstka nieustraszonych. Agata Steinhoff, Anna Cichoń, Anna Liszkiewicz, Liliana Nogal, Wojciech Borecki-Wesołowski, Marcin Liszkiewicz, no i oczywiście Roman Polko. Proszę Państwa, wówczas w programie Czech był absolutnie symboliczny, aczkolwiek potwierdzający wielką wygraną i zwycięstwo Artura. Ale teraz pozwólcie, że wręczymy mu prawdziwą kasę. Zapraszam prezesa zarządu Telewizji Polsat, pana Aleksandra Myszkę, o wręczenie tej wielkiej nagrody. Z radami najwyższego uznania i podziwu za determinację, wytrwałość, za przejście tych wszystkich konkurencji, które obserwowaliśmy za partym tchem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. No to jest takie dziwne trochę, bo walczymy razem, no, mu się ta noga potyka co jakiś czas, po prostu odpada ze ściany i tak dalej, jestem lepszy od niego, a tutaj raptem, no wiesz, wygrywa taką kasę. Szczęście było też na pewno potrzebne, bo czasami były konkurencje, gdzie szedłem jako pierwszy i później mogłem tylko stać i patrzeć, jak robią to inni. Każdy z nich jest indywidualnością, każdy ma szereg odmiennych cech, a jednak udało im się razem obcować i mimo tych, powiedzmy nawet, konfliktów, które były, zbudować właściwie taką fajną grupę. Gabi grabando. Wszystkie zadania, jakie zobaczyliście w tym programie, zostały przygotowane i nadzorowane przez profesjonalistów. W żadnym wypadku nie należy wykonywać ich na własną rękę. Trzy, dwa, jeden, akcja. Está bien, Kevin, un poco. Felicidades. Etcétera.